I Sapławy wiemy, że jest to najlepsza ofensywa w całej lidze. Muszą mieć to na uwadze gospodarzy dzisiejszego spotkania. Teraz uderzenie i poprzeczka! Ależ to była teraz bomba w wykonaniu. Jak gospodarzy, może teraz Wachę. Wiemy, że on jest szybki. Potrafi się urwać prawą stroną. Bała dobrze się teraz odwrócił z przeciwnikiem na plecach. Pietluk ma piłkę na lewej nodze. Jednak próbował podawać Pietluk. Jeszcze zamieszanie tam polu karnym. I w ostatnim momencie Cyfert wybija, no bo Krzysztof Pietluk już dobrze teraz powalczył z Cyfertem. Pietluk w stronę Bały, prawa strona Kamil Bała ma trochę miejsca, jeden na jeden walczy tam z obrońcą Wisły, oj chyba złata decyzja w wykonaniu Kamila Bały, piłka jeszcze na 30 metrze, pod stolak uderzenie z daleka, jednak nie mogło ono zrobić krzywdy. Panie do środka, od początku bardzo widoczny jest Krystian Puton. Bardzo dobra piłka do Furtado. Kto tam dobiegnie pierwszy? Pierwszy na Łukasz Konefał. To ofensywne na tarak. Na razie więcej argumentów mają puławianie. Rzutka w pole karne na przedpole. Ciekawe rozwiązanie. Uderzenie z lewej nogi. No proszę. Bardzo ciekawie to rozegrali. Krystian Puton uderzał. No i znów Wulczanka. Eryk Galara. Galara, co zrobi zawodnik gospodarzy? Pietluch. Pietluch, lewa noga zatrzymany tam. Oj, sygnalizuje tam zagranie ręką. Krzysztof Pietluch, jednak sędzia pokazuje. Strona. Wach, prawa strona. Wach, walczy tam z Kaczyńskim. Wach zagrał do Bały. Bała, no nie ma zbytnio miejsca, żeby podać. Zdecydował się na strzał. Bielak, chyba było zagranie ręką teraz. No ale nie ma czasu na powtórkę, gramy dalej. Nie ma faulu tam na Krystianie Putonie. Pietluch, strata jednak, jeszcze tam walczą gospodarze, no blisko straty bramki teraz w ostatniej chwili. Błażej Cyfert ratuje piłkę. Bała. Pietluch teraz dobrze pograli klepką gospodarze. Pietluch podcinka w stronę Bały. Bała jest w polu karnym. Bała uderza, ależ było blisko, żeby na prowadzenie wyszła tutaj Wulczanka minimalnie. To zdecydowanie dobra wskazówka. Kubań szuka teraz partnerów, ale nie ma zbytnie komu podać. Puton w stronę Kacprzyckiego. Kacprzycki jeden na jeden z Bałą. Teraz uruchomił się lewą stroną Kubań. Kubań wrzuca na przedpole. Puton uderza z lewej nogi. Piłka jednak nad bramką Konefa. No ale to była naprawdę bardzo ładna akcja Wisły. Z akcji na akcję coraz lepiej sobie radził. Bała walczy tam z Kubaniem. Bała. Bała znów mija Kubania. Bała piłka na lewej nodze i znów Kamil Bała. No dzisiaj gra tego zawodnika może się pod... Kacprzycki. On rzuca. Trochę chyba za niska ta wrzutka. Jeszcze Nilsson skiksował. Wybicie piłki wciąż jednak Wulcza. Przepraszam, wciąż Wisła. Teraz Skałęski, to godna sytuacja i mamy bramkę. Kałecki faulowany przez Kamila Bałę. Już grają goście. Paluchowski. Paluchowski dobrze sobie przyjął piłkę. Ma dużo miejsca. Paluchowski, uderzenie! Ależ to mogła być bramka, ale jednak jest sygnalizacja bocznego. Puton. Na krótki słupek rzutka. Bardzo dobra. Oj, gdyby do tego doszedł Pielach, no to mielibyśmy 2-0, ale jeszcze jest Kasper Kondrat. Wiele było sytuacji, kiedy piłka po prostu go mijała, no bo partnerzy mieli problemy z podaniem do niego futbolówki. Teraz wrzutka. Oj, było blisko, żeby... Krystian Puton. No zobaczmy. Długi rozpęd. I uderzenie. Zakręcała się ta piłka. Jednak obok nie ma łatwego życia. Pokazują też, że potrafią grać siłowo zawodnicy Wulczanki. Łazarz, lewa strona. Cofanie do Olejarki. Pierwszy kontakt Mateusza. Wiemy, że on potrafi z piłką czarować. Właśnie teraz pokazuje Olejarkę. Uderzenie. No za słabe. Za słaby był ten strzał, żeby... Skałecki napędza się kontra Wisły. Puton, wiemy, że szybki jest ten zawodnik. Lewa strona boiska. Obiega go tam Brągiel. Brągiel, lewa noga, wrzuca w pole karne. Świetnie teraz Konefał uprzedził. Bo do pierwszej trener Wolfsa, no bo widzimy, że już ustawiają się zawodnicy Wisły. No za długo huluje piłkę Olejarka. Może coś z tego wyniknie, jednak zamyka to jeszcze... Tam Bała, zamieszanie w polu karnym. Jaka decyzja? Będziemy dokładne podanie Skrzyniaka, trochę nerwowo. Wszedł na boisko. Lewy obrońca Wulczanki. Oj, tutaj odważnie się zachował. Oj, 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 tutaj przepychanki na linii. Zwieńczeniem tego dobrego jego występu z pewnością byłby ten jeden zdobyty punkt. Bała, wrzutka teraz pole karne. Oj, zrobiło się groźnie uderzenie. Jeszcze lewą nogą Adriana Skrzyniaka. Dokładnie w stronę Galary. I faulowany chyba był tam Kuban, jednak sędzia nie gwiżdże. Galara.
Ale Jarka, kolejna wrzutka na głowę Dawida Wacha. Jednak ten strzał nie celny.